A tu mamy inny gatunek wiewióreczek, spójrzcie, to już nie są Hudsona. To są rudoogonowe. To taka oswojona, jak widzieliście. Orzeszka bierze z ręki. No i teraz będzie sobie go tam chrupać, aż się dostanie do środka. Chwilka to dosłownie trwa, to nie to, że długie minuty czy dwie, absolutnie, to tam 15 sekund i orzeszek rozcięty. Dobra, idziemy, bo inne zwierzątka czekają, nie mamy czasu. Tu mamy z kolei drugą samiczkę. To jest samiczka, która u nas jest już 3 lata. Tą kupiłem oczywiście w parce. I to, jak powiedziałem, jest najstarsza z tych moich wywióreczek. Tylko że teraz mam taki problem, że samczyk po prostu u niej w tą zimę padł. Została sama, nie mam samczyka. Mam z kolei jednego młodego, którego pokazywałem w tej pierwszej klateczce, w pierwszej tej wolierce. No ale już nie będę go rozdzielał z samiczką, już one są ze sobą blisko pół roku, więc już tak myślę, że się dotarły. Niech już zostaną, natomiast ta samiczka, no niestety na razie będzie sama, no muszę gdzieś samca znaleźć, nie jest tak łatwo dokupić. Już nie mówię, czy samca, czy samiczka w ogóle, bardzo mało jest tych wywióreczek z tego gatunku. Mają na pewno hodowcy, no ale tak po prostu jest, że albo nie sprzedają, trzymają sobie. Tak w hodowli nie są jakoś tak rozpowszechnione. No może z tego tytułu, że tu się mniej ich rodzi. One rodzą jednego, sporadycznie urodzą dwie sztuki przez sezon. Natomiast no, jeśli chodzi o Hudsony, również wiewióreczki, no tam mamy po 4, miałem i 5 w zeszłym roku w jednym miocie. Mioty są 2 razy w roku, więc można się nawet spodziewać do 10 sztuk od jednej parki, więc no, są bardziej popularne, jeśli chodzi o hodowlę. Także będziemy czekać na samczyka dla niej. Tu mam z kolei również rudoogonową. Tu akurat nie chcę otwierać klatki, dlatego że ona mi zaraz wychodzi i tak staram się ją nagrać przez siatkę. To jest też samiczka, to jest młoda samiczka z zeszłego roku. Nie ma niestety samca, bo udało mi się kupić jeszcze na jesieni, ale to kupiłem, tak się złożyło, że dwie samiczki i samczyka. To samczyka włożyłem, tak jak mówiłem wcześniej, do tej pierwszej wolierki. Natomiast tu dwie samiczki mam bez samczyków. No otworzę na chwilę drzwiczki, żeby ją lepiej pokazać, ale ona już tutaj się kręci do wyjścia. Może ją pokażę. Ach, lepiej będzie widać przede wszystkim ją. Ładne wiewiórki, duże przede wszystkim wiewiórki. Tu mam dla porównania, zaraz wam pokażę, bo akurat tak się składa, że mam Hudsony w wolierce obok. Tam jeszcze jedna jest, siedzi sobie na siateczce. Znacznie mniejsze, dużo mniejsze, aczkolwiek no nie są brzydsze, są bardzo sympatyczne. Takie mają te pyszczki, bardzo miłe. Chociaż jak się spojrzy się na tą, też jest super. Te są przyjaźniejsze, od razu powiem. One szybciej się zadmawiają, prędzej się przyzwyczajają do człowieka. Ja je mam dosłownie pół roku i no nie mam teraz orzeszka. Dałbym jej z ręki, podejrzewam, żeby wzięła. Natomiast Hudson no, dłużej się przyzwyczaja. Jest taki bardziej, powiedzmy, dziki. No, przede wszystkim żywiołowy, taki ja może i przez to taki bardziej ruchliwy, podejrzliwy bardziej. Nie chcę tak się zaprzyjaźniać z człowiekiem. Aczkolwiek mają ludzie, wiem, że mają w domach przecież. Trzymają jak najbardziej, dobre relacje mają z nimi. Ale mimo to mi się te bardziej podobają.